Dobrze. Przyjaciele. Kolejne, przepraszam, nasze spotkanie, jak być prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa. I chcę dzisiaj powiedzieć o konflikcie. Troszkę Michał o nim zaczął mówić w niedzielę, więc ja pokontynuuję to. O ciele i o duchu. I dla mnie to, co teraz mówię, bo ja w ogóle za każdym razem, kiedy robię te spotkanie tutaj dla nas, to ja się dzielę z wami kolejnym takim schodkiem, na który ja wchodziłem sobie w mojej podróży z Bogiem. I świadomość konfliktu między ciałem a duchem to był mój kolejny schodek. Ja w ogóle uważam, że dobrze jest być świadomym, jak się za Bogiem szło i idzie. Bo ja w ogóle jestem, ja w ogóle uważam, że dobrze być świadomym człowiekiem. Że świadomie robić to, co się robi. Świadomie, wiedzieć świadomie, co się robi. Bo ja często spotykam ludzi, nie tylko wśród chrześcijan, bo to jest generalnie zmora ludzkości, że ludzie nie do końca w ogóle wiedzą, co oni robią. Oni coś robią, ale oni nie wiedzą, co oni robią. Chrześcijanie się w ogóle tym nie różnią. Nie różnią się. To chrześcijanina przeciętnego zapytasz o pewne rzeczy, to tak jakbyś rozmawiał z człowiekiem niepełnosprawnym umysłowo. Naprawdę. To się w ogóle niczym nie różni od świata. To wręcz w wielu przypadkach to jest gorsze. I dla mnie świadomość konfliktu między ciałem a duchem to było wejście na kolejny level. To było w ogóle coś, co mnie znowu gdzieś w tej drodze z Bogiem rozpędziło. Dało mi kolejną dawkę mocy. Galacjan 5,17 mówi, ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. Tak jest zapisane. Słychać wszystko, co tam mówią w dyżurce. A jak brzmi tłumaczenie Biblii Mocy? Najlepsze, zaznaczam. Bez megalomanii. Tłumaczenie Biblii Mocy. Pragnienia i żądze starej cielesnej natury, ponieważ słowo, które tutaj jest napisane jako ciało, to nie jest soma, tylko sarx. A więc mowa tutaj o starej cielesnej naturze, a nie o soma, czyli o ciele fizycznym. To jest bardzo ważne. Religia zapomina o tym, że to jest diametralna różnica. A więc jeszcze raz, pragnienia i żądze starej cielesnej natury pozostawione w waszych duszach są przeciwne odrodzonemu duchowi, a odrodzony duch jest przeciwny starej, cielesnej naturze oraz jej pragnieniom i żądzom pozostawionym w waszych duszach. Nie mają one nic ze sobą wspólnego i są sobie wrogie. Abyście umieli odróżnić, czym są pragnienia starej natury w waszych duszach, a czym są pragnienia Boże i abyście nie realizowali pragnień starej natury. Tak brzmi wykład tego słowa. Tutaj ten tekst, abyście nie czynili tego, co chcecie, jest dramatyczny w ogóle. Ja uważam, że za takie teksty tłumacze powinni być wychłostani. Ponieważ przede wszystkim, tak, bo to są, ja naprawdę, jak gdyby Bóg dał mi taką możliwość, powiedział, Artur, masz jedną szansę na całe życie, poprosić mnie o to, żebym cię przeniósł na 24 godziny w jakiś czas. Ja bym powiedział, Panie, przenieś mnie tam, gdzie była tłumaczona Biblia. Jak najbliżej tych ludzi. Rozumiecie, o co chodzi? Ja bym wykorzystał całą dobę. Ja bym się czaił, rozumiecie, za murami, z kijem w ogóle w ręku. Naprawdę. Ja uważam, że osobiście mógłbym zmienić w kanon. Rozumiecie? Bo wielu z nich bym pozbawił możliwości przetłumaczenia tego.
bo to jest hańba, abyście nie czynili tego, co chcecie. I teraz przeciętny chrześcijanin czyta sobie takie teksty. W ogóle jam jest ten, który daje chcenie i wykonanie. I on się z tym utożsamia, a za chwileczkę czyta tekst następny, mówiący tylko nie czyńcie tego, co chcecie. W ogóle. I mam jakąś katastrofę. Rozumiecie, o co chodzi? To jest jakaś katastrofa, tak? Prawdą jest to, że nasza stara, cielesna natura podczas Nowego Narodzenia umarła, ale pozostawiła w naszych duszach ślady. Była w naszych duszach przez lata obecna. Pozostawiła toki myślowe, przekonania. W ogóle wiecie o tym, że mózg jest jak komputer. To jest komputer. To, co w ogóle on robi, to odtwarza program w niego włożony. Program. Na przykład jest małe dziecko i małe dziecko jest uświadamiane, że jest niczym. Jesteś niczym, jesteś zerem, jesteś w ogóle dno. Wiecie, co to jest robione temu dziecku? Programuje się go. Programuje się. To potem, z czym my walczymy w ogóle na terapiach i tak dalej, to jest nic innego, jak wyjmowanie starego programu. I wtłaczamy człowiekowi nowy program. Rozumiecie, o co chodzi? Jesteś wartościowy, jesteś w ogóle kimś, potrafisz wszystko. Ale mama i tata mu mówili, że jest kompletnym zerem. Rozumiecie? Program mu włożyli do głowy, tak? I stara cielesna natura, ona zostawiła pewien program w naszych duszach. I ten program w naszych duszach, on jest przeciwny programowi, który jest w naszym duchu, a w naszym duchu jest Boży program. I te programy dwa są sobie przeciwne. One się ze sobą zderzają, one ze sobą walczą, one są przeciwko sobie. I teraz, dlaczego one są przeciwko sobie? Żebyśmy, chodząc z Bogiem, dostrzegli na podstawie tego konfliktu, co nie jest Boże w naszym życiu. Bo kiedy jest konflikt, to najlepiej widać. Jak jest cisza, to nic nie widać. A rozumiecie, o co chodzi? Jak ktoś jest na przykład, przychodzi jakiś głupiec do twojego życia, ale ty nie widzisz, że on jest głupcem. On dobrze wygląda. Kiedyś na Kasprzaka przyszedł do nas taki chłopak, podobny do Mateusza Warchoła, taki z brodką też, przystojniaczek, taki elegancki w garniturze. Przyszedł w ogóle, wszystko było pięknie, póki ust nie otworzył. Otworzył usta, Agata mówi, czar prysł. Rozumiesz? Już koniec. Bo jest napisane w Biblii w ogóle, póki głupiec milczy, wszyscy uważają go za mędrca. Rozumiesz? Wystarczy milczeć. O co chodzi? Kiedy jakiś system w nas milczy, to my nie wiemy, że on jest. Ale daj mu się uruchomić. Daj mu się poruszyć. Zobaczysz, co z niego wyjdzie. Zapytaj kogoś o pewne poglądy. Rozumiesz? Zapytaj go o pewne przekonania. Zapytaj. Jak kiedyś będziecie na jakichś konferencjach, a zachęcam was, żebyście byli we wszystkich tych miejscach i uda wam się gdzieś zabrać głos, to uczcie się zadawać odpowiednie pytania. Rozumiesz? Jeśli będziesz mógł zapytać usługującego publicznie, który właśnie usługuje, zapytać, bracie, jak uważasz, czy człowiek może stracić zbawienie, czy nie? Niech odpowie przez ten mikrofon, przez ten audytorium całym. Zadaj mu jakieś pytanie. Zobaczysz, co się stanie. Rozumiesz, o co chodzi? 90% z nich powie, że może. Albo wiele, wiele innych rzeczy, nie? Chodzi o co? Konflikt, który tu jest odpisany, jest dobry. Chrześcijanie w ogóle są, żyją w wątpliwości, czy to jest dobry konflikt. Na przykład wielu chrześcijan mówi, tak we mnie wszystko, kurczę, walczy ze sobą. Ja mówię, no i? No takiego nie mam spokoju wewnętrznego. Ja mówię,
i no to jest takie złe. Ja mówię, to nie jest złe. To jest dobre. To jest dobre. Bo wiesz, co w trawie piszczy. Wiesz, jak się sprawy mają. Popatrzcie, ja zauważyłem, jak się nawróciłem, okej, przyjąłem Jezusa jako Pana Zbawiciela, ale kiedy dochodziło do różnego rodzaju codziennych reakcji, ja reagowałem zgodnie ze starym programem. I teraz informacja, tak? Nadstaw drugi policzek. Kochaj swojego wroga. I teraz ja wchodzę w jakąś sytuację życiową. I w tej sytuacji życiowej, tak? Spotykam się z atakiem na moją osobę. Spotykam się z kimś wrogim mojej osobie. Tak? I teraz co? Jaka jest moja reakcja? No moja pierwsza reakcja to jest reakcja taka, którą mam zaprogramowaną w sobie. Po prostu. Słowo za słowo, oko za oko, ząb za ząb. Rozumiesz? Walka za walkę, policzek za policzek. Co to jest? Program w mojej duszy. Program. Ale ja wiem, że tak nie powinienem mieć. I to mi daje informację potwierdzającą, że Bóg mówi prawdę. Dlatego konflikt nie jest zły. Wewnętrzny konflikt jest dobry. Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. I to jest normalne. I nigdy ze sobą nie będą miały nic wspólnego. A próba ułożenia tego w jedną wspólną całość strzeźnie na niczym. Ja się zacząłem tego uczyć. Zacząłem rozumieć, że kurczę, Panie Boże, ja jestem skazany na konflikt, dopóki kompleksowo nie wygram tej wojny. Dopóki nie wygram tej wojny. Dopóki nie wejdę w sytuację jakąś i nie zareaguję nowym programem. Nowym programem. Od razu. Wiecie, ja powiedziałem do Boga, Boże, ja chcę, żeby ten konflikt był tak silny, abym nie miał żadnych wątpliwości, że ja muszę reagować nowym programem, w innym wypadku to ja zginę. Informacja ta dała mi bardzo dużą przestrzeń do działania. Ja się nie zgodziłem na to, żeby moja cielesność brała górę nad moją duchowością. I rozumiecie to, że to jest kwestia, po której stronie staniecie. Wy jako decydenci, wy jako ostateczny głos. Ludzie mówią, Bóg to zrobi, Bóg tego nie zrobi. On tego nie zrobi. On nie zrobi tego. Po prostu. Ja spłodziłem naszego syna, ale ja nie mogę za niego żyć. Rozumiecie? Ja nie mogę żyć za Wiktora. Zrobiłem jakąś rzecz. Włożyłem w niego jakiś potencjał, ale nie mogę za niego żyć. Bóg nie żyje za człowieka. Bóg nie żyje za człowieka. Wbrew w obiegowej opinii u wielu ludzi, którzy by bardzo chcieli, żeby Bóg za nich żył. Bóg we mnie to wszystko złamie. Bóg we mnie złamie całą cielesność. Bóg w tobie nie złamie cielesności. Rozumiesz? On tego nie zrobi. To ty decydujesz, po której stronie stajesz i którą flankę wzmacniasz. Ty o tym decydujesz. I to jest zamysł Boży. Ten level, na który ja wszedłem, to było uznanie i zgłębienie różnicy pomiędzy flashbackami
starej natury funkcjonującymi w mojej duszy, a pragnieniami Bożego Serca złożonymi w moim duchu. Ja się zacząłem uczyć. Uczyć się. Bo okazało się, że we mnie są dwa światy. W ogóle wiesz, że w tobie są dwa światy? Dwa światy. Jeśli jeszcze dzisiaj ktokolwiek z was, bo może tutaj siedzi ktoś taki z was, kto już absolutnie i kompleksowo zwyciężył. Jeśli tak, chwała Bogu żywemu. Wtedy już nie masz dwóch światów w sobie. Wtedy jesteś skonsolidowany i to, co teraz do ciebie mówię, możesz sobie tylko uznać, sobie jakby zrobić z tego, nie wiem, jakieś notatki, żeby kogoś nauczyć czegoś. Rozumiesz? Natomiast jeśli masz konflikt, to są w tobie dwa światy. Dwa światy masz. Rozumiesz? Dwa światy. I to trzeba zrozumieć. Oczywiście, znaczy mija, jeśli się do tego dołożymy, bo może nie minąć. Bo chrześcijanin może z tym konfliktem chodzić do końca życia. I powiem więcej. Uważam osobiście, że większość chrześcijan chodzi z tym konfliktem do końca życia. Dlaczego chodzi z nim? Bo nie wykonali pracy, którą mogli wykonać. Rozumiecie? Ja postanowiłem wykonać tą pracę. Do końca. Ja postanowiłem, że we mnie nie będzie ani jednego impulsu starej natury. Ja tak postanowiłem. To moje osobiste. Rozumiecie? Ja nie zgadzałem się. Ja pamiętam, siedziałem przed blokiem, płakałem, w ogóle napisałem kazanie i sam je do siebie wygłaszałem te kazanie pod blokiem w ogóle. I płakałem jeszcze, człowieku, bo mnie Duch Święty dotykał w naszym pierwszym kościele. Mówię, kurczę, Boże, mówię, w jakim ja miejscu w ogóle jestem? Mówię. A właśnie ja wyszedłem przed blok pisać te kazanie na ławce, bo się z Agatą pokłóciłem, rozumiecie? Pokłóciłem się z nią, pisałem kazanie na następny dzień do kościoła, czytałem potem te kazanie i płakałem i pokutowałem w ogóle. Ja mówię, w jakim ja w ogóle jestem miejscu, Boże? Co to w ogóle jest ze mną? Jestem jakimś tam kaznodzieją, jakieś tam ludzi prowadzę, kościół założyłem, tu się z własną babą dogadać nie potrafię, nerwowy jakiś jestem, człowieku, nie mogę w domu siedzieć, rozumiesz, bo wszystko mnie wpienia, rozumiesz, muszę wychodzić na ławkę, na ławce siedzę, piszę to kazanie, teraz płaczę w ogóle i pokutuję, mówię, co ja mam z głową? Ile, jak długo jeszcze, Boże mój? Jak długo? Ja znienawidziłem flashbacki starej natury w mojej duszy. Coś wam powiem. Chrześcijanie się przyzwyczajają do tych flashbacków i nigdy z nimi nie kończą. Oni się przyzwyczajają. Czy ja mogę to tym śnie powiedzieć twoim? Kilka lat temu Przemek miał sen. W śnie tym śnił mu się obóz koncentracyjny. To ważny jest sen. To jest sen dla Kościoła. Znaczy, to jest informacja dla Kościoła. To akurat było jego przeżycia, jego w ogóle w tamtym czasie, ale pod inspiracją Ducha Świętego on mi ten sen powiedział. Ja go mam, ja go sobie będę używał też. Rzecz się dzieje w obozie koncentracyjnym. I on w tym obozie jest. Ma swoją celę. Na terenie bloku śmierci. Cela, i teraz uwaga, jest pod numerem 11. Jak pewnie ci z was, którzy się troszeczkę interesują w ogóle sprawami numerologii na poziomie duchowym, to doskonale wiecie, czym jest liczba 11. To jest wzrost, to jest rozwój, to jest w ogóle sukces i tak dalej, i tak dalej. Cela na bloku śmierci ma numer 11. W ogóle rozumiecie, zaczyna się groteska, diabelska groteska się zaczyna. Co ciekawe, Przemek ma otwartą celę. Może świetnie poruszać się wszędzie. Widzi, jak dymią kominy, gdzie są paleni ludzie w ogóle. I w ogóle jest w bardzo dobrym, ma bardzo dobre samopoczucie. Przecież sobie chodzi swobodnie. Tylko wiecie, naokoło cały czas jest mur,
druty kolczaste i wszystko dzieje się na terenie obozu. Wiecie, jaka jest zmora chrześcijaństwa? Chrześcijanie, masa chrześcijan, ja nie mówię, że wszyscy, ale masa chrześcijan, dlatego jeszcze Pan Jezus nie wrócił między innymi. Masa chrześcijan żyje w swoich osobistych obozach koncentracyjnych i nigdy nie wyszła poza mur. Natomiast są iluzyjnie szczęśliwi, że mają otwarte cele i mogą się poruszać po terenie. Wiecie, istnieją takie więzienia o złagodzonym rygorze, bo więzienia o zaostrzonym rygorze mają wszystkie zamknięte cele. A w więzieniach o rozłagodzonym rygorze cele są otwarte, tylko więzienie jest zamknięte. Jest tak fajnie, można sobie iść do kolegi na kawę, nawet w nocy, obejrzeć telewizor u kolegi na pierwszym piętrze, ale wszystko się dzieje na terenie więzienia. Wiecie, więźniowie mają wrażenie, że oni są, to się nazywa tak zwane półotworki, że oni w połowie są wolni. Oni w ogóle nie są wolni. Oni mają otwarte cele, ale nikt im nie otworzył bramy. Bramy są zamknięte, tak jak w tym obozie. Bramy zamknięte przy bramach strażnicy. I chrześcijanie, wielu chrześcijan żyje sobie w takim iluzyjnym świecie, że przyzwyczajają się do tego konfliktu. O, ciało działa przeciwko duchowi, przeproszę dzisiaj Pana Boga. Rozumiecie, o co chodzi? I tak żyją. Tylko ja wtedy, jak się dowiedziałem, że to tak działa, to powiedziałem, Boże, ja nie chcę tak żyć. Nie chcę tak żyć. Jak ja mam tak żyć, to mnie stąd zabierz. Jak ja mam żyć w takim stanie? W takim stanie, że ja będę codziennie wstawał rano. Rozumiecie, o co chodzi? Ja będę zadowolony, że pewne rzeczy w moim życiu są pozałatwiane. A dalej będę kręcił się w jakimś wewnętrznym obozie koncentracyjnym. I będę mówił, no wiesz, no jestem tylko człowiekiem, krew Jezusa mnie obmyła, w ogóle mam, jest czas łaski, ja będę z tego gorzej. Nie. Nie. Ja sobie personalnie nie życzę, żeby w mojej duszy istniało cokolwiek, co będzie przeczyło zarówno na poziomie myśli, jak i emocji prawdą Bożym w moim duchu. Ja sobie nie życzę. Ja sobie nie życzę mówić, że jestem w Chrystusie nowym stworzeniem. Wiecie, co ja sobie życzę? Ja życzę sobie czuć się nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie. Ja sobie życzę, żeby wszystkie moje emocje były tak skonfigurowane, żebym ja wstał rano i czuł się w Chrystusie Jezusie nowym stworzeniem. To mnie interesuje. To mnie interesuje. A nie interesuje mnie to, żeby meblować swoją celę, odnawiać ją i cieszyć się, że jest jakaś tam forma wolności. Co mnie obchodzi jakaś forma wolności? Co mnie obchodzi jakaś forma wolności? Co to mnie obchodzi w ogóle? Ja nie mogę być w więzieniu. Ja nie mogę być w więzieniu. Rozumiecie? Nie mogę być w więzieniu. Nie możesz być w więzieniu. Konflikt jest po to, żebyś zobaczył tragedię więzienia jako chrześcijanin. To jest konflikt po to. Konflikt nie jest po to, żeby rozwiązywać non-stop problemy z twoją duszą. Konflikt jest czerwonym światłem, informacją, co prawdą jest, a co prawdą nie jest. Co jest rzeczywistą wolnością, a co tylko iluzyjną wolnością. Ja nie dałem swojemu życiu zgody na iluzyjną wolność. Wolny to wolny. Ludzie, wolny człowiek to jest człowiek, który w zasadzie nie funkcjonuje w żadnych dylematach. No nie ma dylematów. A pokój Boży, czy też ten pokój to w ogóle to złe słowo,
Tak naprawdę, kiedy czytamy w Biblii o pokoju Bożym, to jest tylko jedno odniesienie. To jest pokój między Bogiem a człowiekiem, zawarty w Chrystusie Jezusie. Nigdy to nie dotyczy wewnętrznego spokoju. To w ogóle jest inne słowo. Nie, nie ma takich w ogóle... Pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. To jest w ogóle mowa o tym, że w Chrystusie Jezusie Bóg świat ze sobą pojednał i między Bogiem a człowiekiem jest pokój, a nie wojna. Rozumiecie, o co chodzi? Co, jeszcze raz? To jest to samo. To jest to samo, dlatego że pokój, bo na czym polega w ogóle pojęcie rozumu w tym wypadku? Rozum, on daje ci informację o tym, że jesteś winny. Rozumiesz? Wedle rozumu jesteśmy winni przed Bogiem. Wedle rozumu jesteśmy niesprawiedliwi. Rozumiesz? Wedle rozumu. Tylko co jest niesamowite? To tak na marginesie wam powiem, abstrahując troszkę od tematu. W temacie w ogóle pokoju. Głębokie zrozumienie pokoju z Bogiem doprowadza do absolutnego spokoju wewnętrznego. Ale to się od tego zaczyna, nigdy odwrotnie. Wielu ludzi uważa, że istnieje coś takiego obok. Że taki przyjdzie, dlatego że chodzę z Bogiem, taki pokój przyjdzie do mnie. Nie przyjdzie. Rozumiesz? Dopiero rozważanie Bożego pokoju, czyli tego, że między tobą a Bogiem nie ma już konfliktu, doprowadza w konsekwencji do stworzenia w tobie wewnętrznego spokoju. To jest taka procedura. Nie ma dwóch elementów obok siebie biegnących, jak wielu by chciało, prawda? Już nie mówię o tym, jak wielu ludzi interpretuje głos Ducha Świętego, mówi, bo ja mam taki pokój w tym to. Człowieku, wypalasz, proszę ciebie, jedną lufkę dobrej marihuany i masz taki spokój. No ludzie, no błagam was, ktoś jak palił, no nikt mi nie powie, że no nie masz spokoju po tym. I jaki masz kontakt? Ze wszystkimi bogami masz kontakt. Tak? I decyzję, proszę ciebie, idę coś ukraść na takim luzie. Rozumiesz, o co chodzi? Taki masz wewnętrzny spokój. W ogóle wiesz, o co chodzi. Człowieku. Dlatego ludzie palą. Ale to nieważne. Przez lata funkcjonowania jako martwy duchowy człowiek zapełniłem moją duszę ideami i doświadczeniami, które u swojej podstawy miały poglądy starej natury. I tak jest z każdym człowiekiem. Tak jak wam powiedziałem, ludzie mają w duszach stare programy. Czy chcecie, czy nie chcecie. Nieważne, czy dobre, czy złe. Tu trzeba o tym zapomnieć, czy dobre, czy złe. Stare. Stare. Musisz uznać, że słowo stary jest wyższy niż dobry czy zły. Stary program. Stara metoda działania. Rozumiecie, o co chodzi? A w duchu pojawia się nowy program. Nowy program. Teraz trzeba, rozumiecie, przełożyć go z ducha do duszy. Ja sobie postawiłem w ogóle to za jakby punkt, jakby bardzo ważny punkt w moim życiu. Ja to przełożę, Boże. Ja to przestawię, ja się o to modliłem. Ile ja pamiętam, razy się modliłem tym 119 psalmem w ogóle. Rozumiecie? Ile ja to razy w ogóle modliłem, ile przerabiałem ten psalm 119. Że naucz mnie dróg Twoich, naucz mnie dróg Twoich, naucz mnie dróg Twoich, człowieku. Pościłem w ogóle i modliłem się. Ale dlaczego to robię? Bo miałem determinację. Ja dzisiaj w ogóle wiem, czasami patrzę na ludzi, tak jakby nie mieli determinacji. Ja mówię, czemu ty nie masz determinacji? Przecież to jest życie twoje. Czemu ty determinacji nie masz? O co ci w ogóle chodzi? Tak jakiś jesteś taki, jakiś taka mimoza taka, kurczę, wiesz, o co chodzi? Takie, pan mi da, pan... Ja mówię, Chryste jedyny, mój rusz, weź. Weź, wróć do domu, usiądź i powiedz, Boże mój, ja się nie zgadzam na to, żeby mieć lewy program. Ja się nie zgadzam na ten konflikt, ja się nie zgadzam ciągle na to. Ja się nie zgadzam na to, że ktoś mnie kopnie w tyłek, rozumiesz? Ja mam w ogóle obsesyjne myśli potem o nim. Albo w ogóle, ja nie wiem, raptem człowieku dostałem kopa w tyłek i teraz tak.
Dostaję, takie myśli przychodzą. W kościele nie ma miłości. Ja w ogóle to nie wiem, jestem taki chyba takie zero, że w ogóle mnie mogą wszyscy kopać. Ten, co mnie kopnął, to on w ogóle Boga nie zna. Wiesz, o co chodzi? I takie myśli takie, skąd ty to wziąłeś? Skąd wziąłeś to? Zobacz, jeden impuls. Ktoś cię kopnął w tyłek. Brat w Chrystusie cię kopnął w tyłek na środku kościoła. I co z tego, powiedz? Dlaczego masz te myśli w głowie? Ja nie rozumiem. Czemu zgadzasz się, żeby ten program był? Czemu nie chcesz programu pod tytułem Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią? Czemu nie chcesz programu od gościa, któremu w ogóle kilkucalowe gwoździe ładują właśnie w kości rąk i nóg? A on tam sobie wisi, krwawi, dusi się i w ogóle mówi z czystym sercem: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Czemu ten program cię nie interesuje? Tylko program, bo ktoś cię obraził. Bo ktoś cię w pupcie kopnął. Mnie interesowało, zaczął interesować tamten program. Ja mówię, ale jazda. To mnie interesuje, Boże. Interesuje mnie to, żeby ktoś mi wkładał nóż w brzuch, a moje emocje były na poziomie kupienia mu ptysia w cukierni. Przyjdź, Duchu Święty, do mnie w tej sprawie. To mnie interesuje. Ten rodzaj programu mnie interesuje. Rozumiecie? Bo potem walczymy. Zobaczcie, z czym my walczymy w kościele później. Zamiast... Ludzie, przecież wiecie, ile my... Ja mam tak teraz taką listę mam. Po tej konferencji mam taką listę już. Ludzi, z którymi muszę przeprowadzić bardzo poważne rozmowy życiowe. Rozumiecie? Bo jest pewnego rodzaju apogeum. To jest 7 rok funkcjonowania zespołu i teraz nie ma już miejsca. Jeszcze jakiś czas temu było miejsce na to, żebyśmy mogli rozmawiać o trudnościach różnych. Już teraz nie ma miejsca. Teraz to ja zaczynam żądać od ludzi, żeby byli nauczycielami dla innych ludzi. My jesteś tutaj parę lat, jesteś, masz być nauczycielem, masz być duszpasterzem, masz być liderem. Nie interesuje mnie to. Zważywszy na wiek chodzenia w Chrystusie, masz zasuwać na wysokim poziomie. Masz służyć ludziom w mocy Ducha Świętego. Ale ja mam coś nieuregulowane. A dlaczego? Co ty masz nieuregulowane? Co ty masz nieuregulowane? Jak możesz mieć coś nieuregulowane? Tyle lat? Nieuregulowane? No jak? No jak można mieć coś nieuregulowane? No nie można. Bo przecież ludziom się wydaje, ostatnio ktoś mówi, Artur, przepraszam cię. Ja mówię, nie. Nie. Wcześniej, jak do niej mówił ten człowiek, Artur, przepraszam cię, ja mówię, rozumiem cię. A wczoraj napisałem, przepraszam cię. Ja mówię, nie. Ja nie przyjmuję twoich przeprosin żadnych. To co? Ja mówię, powiem ci co, w niedzielę dam ci program. Rozumiesz? 3-miesięczny. Na oczach moich i ludzi z kościoła zrealizujesz ten program. Wszyscy cię rozliczą z tego programu. Wszyscy cię rozliczą. Będziesz się rozliczał jeden przed drugim. Ostatnio oglądałem taki fajny, taką zajawkę do filmu o terapii. Bardzo fajny. Antyterapia nazywa, czy coś, taki nowy film jest. I terapeuta stoi i mówi tak, siedzi grupa ludzi i on mówi tak, terapia będzie trwała przez 2 miesiące, 5 dni w tygodniu. Jeżeli ktoś z was 2 razy nie przyjdzie na spotkanie, stracicie swoje 5 tysięcy, które zapłaciliście za terapię. Ludzie tutaj przychodzą i mówią, zrób mi terapię, nie? Za terapię się płaci 1000 złotych. A wiecie, czemu się płaci 1000 złotych za terapię?
Bo jak zapłacisz 5 tysięcy za terapię, to się nie spóźnisz 5 minut. To nie będzie tak, że terapeuta coś ci powie, a ty programu nie zrealizujesz. Bo stracisz piątkę. I siedzi gość i mówi, terapeuta się go pyta, jak z twoim piciem? A on mówi, no trochę pij. On mówi, posłuchaj, popatrz na mnie, powiedz, jestem alkoholikiem i zalewam codziennie mordę. On mówi, ale powiedz to. Rozumiecie? Wielu chrześcijan patrzy w swoją duszę, w której są flashbacki starej cielesnej natury i oni na to patrzą z litością. Oni mówią, o, jeszcze do tego nie dorosłem. O, jeszcze tutaj mnie Pan nie wprowadził w arkana duchowości. To jest takie silne. Ja się zastanawiam, czasami mówię, ludzie, lubicie diabła? No lubisz go? Przecież to w ogóle, co on ci zrobił w duszy, to jest w ogóle karygodne. Bóg go skazał na karę śmierci za to, co on nam zrobił w duszach. Rozumiecie, o co chodzi? Na Lucyferze jest wyrok śmierci za to, co zrobił z ludzkością. To jest, na nim jest wyrok. A ty w ogóle patrzysz na jego działania w swojej duszy i się litujesz nad tymi elementami? Ja postanowiłem, że się nie będę litował. Ja powiedziałem, nie będę się litował. Ja zdecydowałem, że nad żadnym elementem w mojej duszy, który jest skażony starą cielesną naturą, nie zlituję się nigdy. Nie będę meblował swojej celi. Z więzienia należy wyjść, a nie w więzieniu się ustawiać. W więzieniu się nie ustawiamy, nie robimy sobie spacerów, nie mówimy, wow, mogę sobie chodzić po oddziałach, mogę sobie chodzić po piętrach, mogę sobie do klawisza podejść, ale jestem wolny. Nie jesteś wolny. Nie jesteś wolny. Każde zniewolenie, z powrotem, każdy element cielesnej natury w duszy to zniewolenie. Mały czy duży? Mały czy duży? Rozumiesz? Mały czy duży? Ktoś mówi, wiesz, ja taki zawsze byłem nieśmiały, taki teraz też taki jestem nieśmiały. Mówię, posłuchaj, czytasz Ewangelię? Czytam. Czytasz o Jezusie? Czytam. Jaki był Jezus? No śmiały. A ty jesteś jaki? Nieśmiały. Ja mówię, to znaczy, że co robisz? Grzeszę. No grzeszysz. Utrzymując stan nieśmiałości w swojej duszy, grzeszysz. Jesteś grzesznikiem, zniewolonym nieśmiałością. To mnie obchodzi, że tak cię wykształtowali. To się zmień. Od czego mam zacząć? Ja kocham te pytania. Jedź do miasta, w którym cię nikt nie zna. Ustań na środku rynku w tym mieście i zaśpiewaj piosenkę. Jedź tam. Zacznij od czegoś. Zrób ruch. Rozumiesz? Nie zgódź się na to, co jest elementem starej natury. Nieważne dobrym czy złym, nieważne czy to jest akceptowane przez świat czy nie. Co mnie to obchodzi? Rozumiesz? Ja z moją konstrukcją psychiczną byłem człowiekiem wybuchowym. Więc co robiłem? Jak reagowałem? Wybuchowo. Tak? No dobra. Ja nie twierdzę, że nie można być ekspresyjnym człowiekiem. Jednak twierdzę, że wybuchowość to grzech. Tak twierdzę. Co mnie to obchodzi,
że ja w tym wzrosłem, że ja sobie zrobiłem z tego system obronny i tak dalej. Co mnie to obchodzi? Kiedyś Bóg do mnie powiedział tak, lepiej zapłacz niż wybuchnij. Ja mówię, okej, ale jak? Jak mój związek emocjonalny, czy też związki emocjonalne, które we mnie są, władowane przez lata, wryte w moją duszę, są związkami wybuchowymi. Następuje akcja jakaś na świecie, ktoś na przykład coś tam chce mnie jakoś tam skrzywdzić i jest moja reakcja, wybucham na niego. Ktoś mnie obrazi, ja wybucham. Po prostu. Tak robiłem przez całe życie, tak się obroniłem. Jedni szli w depresję, ja poszedłem w agresję, dziękuję uprzejmie. Taka moja stara natura. Takie zostawiła flashbacki w mojej duszy, tak? Ale co? Lepiej zapłacz niż wybuchnij. Ja mówię, dobrze Boże. Czyli ja mam płakać, jak ktoś mnie zrani, tak? Posłuchajcie, dla wielu z was to może jest dziwne. Ja nigdy w życiu nie płakałem, jak ktoś mnie skrzywdził. Dla mnie płakanie, zamknięcie się w pokoju, czy też usiąść sobie na ławce i bo dostałem w łeb, gdzieś tam w ogóle w szkole, rozumiecie o co chodzi? Popłakał się. Człowieku, ja od 6 roku życia, od kiedy pamiętam, ja nie miałem takich akcji. Ktoś mnie uderzył, tak, to dostał ode mnie 2 razy mocniej. To było dla mnie proste. To była taka prosta metoda. Rozumiecie? Ja miałem wszystko skonfigurowane w tym kierunku. Moje ręce szybciej biegły do jego twarzy, niż w ogóle moje myśli. Rozumiecie? Ja tak wzrosłem. Od dziecka. Taki człowiek. Teraz ja mam 30 lat, powiedzmy tam. Ja dostaję informację od Boga. Lepiej zapłacz, niż wybuchnij. No weź zapłacz. No weź teraz zareaguj. Ktoś ci coś robi. I teraz proszę bardzo, inną reakcję wprowadź. Jak to masz zrobić? A Duch Święty do niej mówi, no wiesz, ale ja to umiem zrobić. Czy ciebie to interesuje? Ja mówię, tak, interesuje mnie to. Interesuje mnie to. Interesuje mnie to. I ja za tym poszedłem. I pamiętam po raz pierwszy, kiedy ktoś mnie obraził. I to było w internecie. Ktoś mnie obraził w internecie. I ja się popłakałem przed ekranem w ogóle tego komputera. Ja mówię, o to chodzi, Boże. To tak ma być. Bo jestem w pełni świadomy tego, nie? Ja mówię, okej, wiecie co? Ile razy ja sobie teraz płaczę z różnych w ogóle... Ja to się czasami jak kobieta zachowuję. Słowo honoru. Ja czasami po konsultacjach czy po czymś usiądę, ja się rozpłaczę. Rozumiecie? Ja mam program wymieniony przez moc Świętego Ducha. Mam program wymieniony. I jak czasami ktoś do mnie przychodzi i mówi, wiesz, to jest takie trudne. Ja mówię, proszę cię, nawet do mnie nie mów tego. Trudne to było zapłakać. Jak ktoś cię nazwał heretykiem, to było trudne zapłakać. Rozumiesz, o co chodzi? Zapłakać to było trudne. Pamiętaj, po duchowym odrodzeniu przychodzi czas na remanent dopiero. Remanent. Każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek ma remanent zrobić w swoim życiu. Ale nie remanent połowiczny, troszeczkę, tylko do spodu. Do spodu. Remanent. Coś nie współgra z prawdą Bożą. Remanent. W ogóle nie obchodzi. Posłuchaj, musisz sobie dzisiaj w ogóle w domu powiedzieć przed lustrem prosto twarz. Nie obchodzi mnie to, że coś mi nie spina w duszy. Będę postępował zgodnie z prawidłami Bożymi, które są w moim duchu. Zwalczę wszystko, co w mojej duszy temu przeczy. Idę na wojnę. Rozwalę to. Przez moc Świętego Ducha. Zrobię to. Będę tam ja i Bóg. Musisz się na to zgodzić całym sercem, bo inaczej tego nie zrobisz. Na to musi być twoja zgoda, twoje zaangażowanie, nie na pół gwizdka. To tak nie działa, nigdy to nie zadziała na pół gwizdka. W ogóle pamiętajcie o tym, bo wielu ludzi też jest tutaj oszukiwanych. Uważają, że z Bogiem coś jest możliwe na pół gwizdka. To jest nierealne. Wiecie, Bóg nawet gdyby chciał, to nie może.
bo On jest czystą prawdą. I On sam siebie zaprzeć się nie może. On nie może na pół gwizdka w coś wejść. Czasami ludzie mówią, o, Bóg ze mną był w tym, Bóg ze mną był w tamtym. Oni pieprzą bzdury, tam nie było żadnego Boga z nimi w tych rzeczach. Oni tak sobie mówią, rozumiesz, o co chodzi. No bo no, który chrześcijanin nie ma takiego etapu, że wszędzie, taki ma etap, że wszędzie z nim Bóg jest w tym czasie. Tam był ze mną Pan, tam był ze mną Pan, człowieku. Ja mam takich ludzi w ogóle, którzy mnie pozdrawiają, mówi, pozdrawiam Ciebie ja i Pan Jezus. Takie SMS-y do mnie ktoś pisze, nie? Ja mnie też Was pozdrawiam. No bo co będę pisał w ogóle, wiele co? Więc ja mogę do człowieka napisać, jak człowiek do mnie pisze, pozdrawiam Cię, ja Pan, od nas masz pozdrowienia, no nie? No bo pozdrawiam Was. Bądźcie zdrowi, Ty i Pan Jezus. No bo, no naprawdę, wiecie, no, ja, to są takie etapy w życiu ludzi, no to on potem powiedzmy wyrośnie z tego, zapomni, ja mu tam nie będę przypominał, no ale na razie mnie tam we dwóch pozdrawiają. Na przykład, nie? Ale, okej, jemu się wydaje tak, jemu się naprawdę tak wydaje. To nie to, że on jest, bo on nie ma złych intencji, taki człowiek, on naprawdę tak uważa. On naprawdę uważa, że cały czas coś tam słyszy od Boga, że coś tam mu Bóg mówi, że Bóg mu za każdym razem coś mówi. On naprawdę tak uważa. Ja w ogóle naprawdę ludzi nie wyprowadzam z błędu, bo to też nie jest czas na to. Ja wiem, że każdy człowiek ma swój czas. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak dziecko ma swój czas. Dziecku się wydaje, różne rzeczy mu się wydają. Tak? Sarze kiedyś się wydawało, że jak się kończy ulica, to się świat kończy. Tak myślała, tak, bo w ogóle była nawet przekonana o tym, nie, że to się chodnik kończy, to się wszystko kończy. Tam. Nie? Czy to jest wygodne? To nie jest wygodne. To nie jest wygodne ruszenie na wojnę z własną duszą. To nie jest wygodne, słuchajcie. Okazało się, że masa rzeczy, o których myślałem i które przeżywałem, to było kłamstwo zwykłe. Wiecie, że można czuć kłamstwo. Nie tylko myśleć kłamstwo, ale czuć kłamstwo. Ludzie mówią, bo ja tak czuję. Ja mówię, ale ty źle czujesz. Dam wam przykład. W ogóle takiego popularnego kłamstwa. Ktoś cię obraża. I poczułeś się źle. I to jest kłamstwo, wiesz o tym? I to jest, patrz, taki numer jest. Ty się naprawdę poczułeś źle. Ale to, że się poczułeś źle, to jest skutek tego, że masz taki program włożony. Bo jak ty byś nie miał tego programu, to ty byś się nie poczuł źle. Po prostu tak jesteś zaprogramowany. I ktoś mówi, ale tak większość ludzi ma. No co mi obchodzi, że większość ludzi tak ma? To jak większość ludzi będzie miało raka, to co ja mam powiedzieć? No kurczę, człowieku. No, błagam, no... Co mnie obchodzi większość ludzi? Ciebie też nie może obchodzić większość ludzi. Na początku się toczy walkę za walką, ludzie. I nie dziwcie się temu. Walkę za walką. Wielu ludzi mówi, bo kiedy to się skończy? Ja mówię, nie wiem, walcz. Ile mam walczyć? Ja nie wiem, walcz. To się walczy po prostu. Walczysz, 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 nie odpuszczasz. Raptem po prostu któregoś dnia zaczynasz widzieć, o, jakoś swobodniej. Za miesiąc powiesz tak, o, tak jakoś w ogóle swobodnie się robi, tak jakoś, wiesz o co chodzi, nie? Potem, a potem już nie pamiętasz. Potem walk już nie pamiętasz. Potem tylko na świadectwo te rzeczy opowiadasz. Rozumiesz, o co chodzi? Czemu? Wygrałeś! Właśnie wygrałeś! Wygrałeś. Konflikt miał cię doprowadzić, jakby świadomość konfliktu miała cię doprowadzić do tego, żebyś zaczął walczyć. Pamiętajcie, walczymy do końca, nie ma ile. Nigdy nie pytaj o to Boga i nigdy nie pytaj o to ludzi. Nigdy o to nie pytaj. Walczysz do końca. To trudne jest dla wielu umysłów. Walczymy do końca. Ktoś powie, do jakiego końca? Do wygranej. A kiedy ja wygram? Ja nie wiem, kiedy ty wygrasz. To czego? Ty mnie pytasz, jak to jest twoja sprawa, kiedy ty wygrasz. To jest twoja sprawa. Nie moja, tylko twoja. Boże, kiedy ja wygram? A Bóg mówi, ale ja nie wiem, kiedy ty wygrasz. To jest twoja sprawa, kiedy ty wygrasz. Kwestia intensywności.
Rozumiecie? Kwestia intensywności. Są tacy bokserzy, którzy zasłynęli w ogóle tym, że jak wchodzili na ring, to pierwszą rzeczą, którą robili, to ustawicznie tłukli przeciwnika. Oni go tłukli po prostu. Mike Tyson na przykład. Przez gro swojej kariery. Ten człowiek wchodził na ring, od razu tłuk. I nieważne było, ile ciosów przy tym wszystkim wyłapywał. Wiecie czemu? Są dwa rodzaje bokserów. Jedni chcą wygrać i liczą, że użyją do tego różnych technik i tak dalej. Ja nie mówię, że to jest złe, ja się w ogóle przy tym nie upieram, nie? Ale jest pewna grupa bokserów. Pewna grupa bokserów ma w głowie takie coś. Ja muszę znokautować przeciwnika. I teraz o co chodzi z nimi? Oni wiedzą, że tak, że on jest lepszy technicznie, wiecie? Że on potrafi, że on silniejszy jest, nie? Ale jeżeli on ma na celu, ja go muszę znokautować, to nie chodzi, że wygrać z nim. Bo wygrać to można na punkty. Ale na punkty jest ciężko wygrać z kimś, kto ma lepszą technikę, ktoś, kto jest silniejszy, szybszy. Wiecie, o co chodzi? Jeżeli widzisz, że przeciwnik jest silniejszy, przeciwnik jest szybszy, przeciwnik ma lepszą technikę, to ty musisz przede wszystkim ideę zmienić, tak? Ideą musi być nokaut. Teraz ja muszę go znokautować. Nie muszę wygrać go, znokautować go muszę. Znokautować go muszę. Gdyby na przykład na wojnie żołnierze nie myśleli o tym, żeby zwyciężyć, tylko żeby zabić wroga. To jest wielka różnica. Nie zwyciężyć, nie idziemy, żeby zwyciężyć. Jak ja bym był żołnierzem, wiem na pewno, żebym od rana wstawał i miał w głowie to, że dzisiaj będę zabijał. Ja nie idę zwyciężać. Ja idę zabijać. I teraz, kiedy idziesz na wojnę ze flashbackami starej natury w duszy, tak? To ty musisz mieć taką determinację. Nie to, że o, dotknę tego tematu, pomodlę się w tym temacie. Nie. Ty musisz zabić to. Ty musisz zabić swoje toki myślowe. Ktoś na przykład mówi tak, wiesz, no tak ja byłem wychowywany w takim środowisku, wiesz, no tak nikt mnie tam nie naciskał, żebym pracował, co mam robić? Ja do pracy idź. Do jakiej? Ja mnie najcięższej. A mogę firmę założyć? Ja mówię, w przyszłym roku. A w tym roku co mam robić? Ja mówię, masz zapieprzać jak dziki osioł. A dlaczego mam zapieprzać tak dziki osioł? Ja mówię, żeby zmienić toki myślowe. Młody jesteś, nic ci nie będzie. Rozumiesz? Po prostu muskuły ci urosną i tyle. A gdzie mam mieszkać? Nie wiem gdzie. Gdziekolwiek. No tam z chłopakami to tak nie jest łatwo, tam tylko na materacu. Śpij na materacu i zapieprzaj. Śpij na materacu i zapieprzaj. Co mam robić? Spać na materacu i zapieprzać w ciężkiej pracy, a resztę wypełnić modlitwą. Zrób to przez rok! Przez rok! Po roku twoja głowa zostanie wyprana. I nie przyjdzie ci do głowy żadna myśl, żeby mieć w sobie gram lenistwa, niechęci. I żadna sytuacja nie będzie dla ciebie zbyt twarda, bo spałeś na materacu przez rok. I nie będziesz mówił, że ktoś cię obraził, bo byłeś obrażany codziennie przez rok. Byłeś przez wszystko obrażany, przez ciężką pracę, przez twardą podłogę. Wyprułeś sobie mózg. Twoją jedyną rozrywką była modlitwa innymi językami przed snem. Ale co zrobiłeś? Reset. A teraz proszę, wstawaj. Zakładaj firmę, bądź dyrektorem. Rozumiesz? Buduj służbę. Halleluja. Ja będę z tobą. Ale muszę mieć materiał. Muszę wiedzieć, że jak cię diabeł kopnie w dupę, rozumiesz? To ty nie przyjdziesz do mnie na skargę. Jak cię diabeł kopnie w dupę, to on do mnie przyjdzie na skargę. I powie, zobacz, co on mi zrobił. Kto? Ten twój człowiek. Zobacz, co mi zrobił. Jeszcze jego buta mam w dupie. Rozumiesz? Tak mnie oddał. I o to chodzi. Rozumiesz? To jest kwestia uporu.
Ja to zrobiłem w swoim życiu. To był ten mój level, te moje pięterko. Ja wykorzystałem konflikt, tę informację o konflikcie między duchem a duszą. Między duchem a flashbackami starej natury w mojej duszy. Ja to wykorzystałem. Nie marudziłem, nie narzekałem, bo to jest takie trudne, bo dochodzenie z Bogiem jest trudne. Rozumiesz, o co chodzi? Bo tak jest ciężko, bo tak jest... Nie jest ciężko. Rozumiecie? To nie jest nieprawda, że jest ciężko. To jest wszystko w naszych głowach. To jest wygodnictwo. Nas nauczono wygodnictwa. W dzisiejszym w ogóle świecie, w ogóle musicie o tym wiedzieć, że ten świat będzie coraz bardziej wygodny i coraz będzie bardziej parł na wygodnictwo. Rozumiecie? Bo ludzie wygodni to ludzie nieskuteczni. Idziemy ku Matrixowi wszyscy. Rozumiecie, o co chodzi? Chodzi o to, żeby nas władować w puszki, tak? I zaprogramować nam życie. Odebrać nam panowanie. O to chodzi. Idzie ku temu wszystko. Rozumiesz? Niedługo ludzie będą biegli do lekarza, dlatego że sobie nos obtarli chusteczką higieniczną. I będą dostawali zwolnienia z pracy, bo to jest ciężkie, traumatyczne przeżycie. No taka jest prawda. My żyjemy w takim świecie. Zauważcie to. O. Dzisiaj co trzecie dziecko bierze środki psychotropowe w szkołach. Dzisiaj dzieci... Na przerwach w szkołach podstawowych rozmawiają o tym, który ma lepszego psychologa. W ogóle rozumiecie, w jakim żyjemy świecie? W takim żyjemy świecie. Dzisiaj powstaje coraz więcej środowisk, które próbują się dramatycznie przed tym ratować. Powstają kluby na przykład, że jak chcesz do tego klubu wstąpić, to musisz podpisać deklarację, że nie będziesz internetu w ogóle miał. Ludzie próbują się ratować, tylko to jest wszystko nie do uratowania. Natomiast konflikt, który jest w nas, jest do wygrania. Rozumiesz? Ale żyjemy w środowisku, które nie jest przyjazne do tego, abyśmy w ogóle podejmowali walkę. Bo ze wszystkich stron otaczają nas ciepłe koce humanizmu. Wszędzie nam się tłumaczy, jak powinno nam być dobrze i jak nie powinniśmy się wpieprzać w ogóle w konflikty. Rozumiecie? Uczy się nas, jak mamy w ogóle wychowywać nasze dzieci, abyśmy absolutnie nie zrobili im krzywdy emocjonalnej. Rozumiecie? Więc to nie sprzyja. To wszystko jest w ogóle, to nas ciśnie. I ty musisz zrozumieć, że to nie jest łatwa przeprawa. Dlatego jak będziesz toczył walkę za walką, to się nie dziw. Nie dziw się też, jak nie będziesz miał audytorium, które ci będzie biło brawo. A, super! Zwalczasz w ogóle flashbacki starej natury w duszy. Halleluja! Jesteś cudowny! Nie, wszystko będzie wokół ciebie mówiło, jesteś idiotą. Idiotą, masochistą, zadajesz sobie zbędny ból. Przecież Jezus umarł za twoje grzechy, jest czas łaski, wyluzuj. Wyluzuj. Nie spinaj się. Ale ta stara książka jest dalej aktualna. I ten stary tekst jest dalej aktualny. Się nic nie zmieniło. Ja podważałem siebie po kilkadziesiąt razy dziennie. Rozumiecie? Podważałem siebie. Swoje myśli, swoje podejście. Podważałem się. Nie broniłem się, tylko podważałem. Ja ci rzucam wyzwanie. Zacznij się podważać. Nie bronić się. Podważ się. Idź dziś do domu i się podważ. Nie, zaraz, stop. Tak nie myśli Bóg. Stop.
Tak nie czuje Bóg. Stop! Tak nie myśli Bóg. Stop! Tak nie czuje Bóg. Stop! Stop! Okazuje się tych stopów, mówisz, ty, o co chodzi? To mnie kurczy, to mnie przytłacza. To mnie przytłacza. Przecież to jest grube. Zrób sobie to. Zrób sobie sam survival. Sam sobie zrób. Sam sobie zrób survival. Rozumiecie? Mnie nikt nie musiał pilnować. W ogóle nikt by mnie nie upilnował. Jak ci ktoś głowę może upilnować, błagam cię. Jeszcze się taki specjalista nie znalazł. Bóg głowy nie może upilnować. Bóg nie upilnuje głowy człowieka. No to człowiek upilnuje głowę człowieka? A kto może upilnować głowę człowieka? Właściciel głowy. Jedyny spadkobierca mocy. Właściciel głowy. Okazuje się, że ty w temacie władania swoimi myślami jesteś na wyższym poziomie niż Jahwe. Zauważyłeś to? Paradoksalne. Ale Bóg powiedział, większe rzeczy niż ja będą czynić. Czynisz większą rzecz niż Bóg. Bóg nie może władać twoimi myślami, a ty możesz. Ty możesz. Wielu ludzi Bożych chce unikać tej wojny. Nie unikaj jej. Nie słuchaj tych, którzy ci będą mówili, uniknij. Nie słuchaj tych ludzi. Jak ktoś do ciebie przyjdzie i powie, żebyś wyluzował, pamiętaj, to jest człowiek, który działa pod wpływem ducha Antychrysta. Pamiętaj, obojętnie kto to będzie. Jak powie, że możesz tego konfliktu unikać. Rozumiesz? To duch Antychrysta przyszedł. Prawdziwy uczeń Jezusa nie liczy kosztów. Nigdy. W ogóle nie wiem, czy wy wiecie, że człowiek zakochany nie liczy kosztów. Słyszeliście kiedyś o tym? Ktoś kocha, to nie liczy kosztów. Jak idzie dwoje zakochanych ludzi do restauracji, rozumiesz? I facet płaci, bo facet płaci, zaznaczam. Ja to facet, no zawsze przypominam, kto tu płaci. Facet płaci. Facet jest od płacenia. Tak Bóg go stworzył, niech on płaci. Facet płaci. Jak w jego głowie powstanie w ogóle myśl, że za dużo, tak? To musi zweryfikować swoją miłość do tej kobiety. Powinien usiąść i zastanowić, czy ją naprawdę kocham. Bo przed chwilą zastanawiałem się, ile ona wsuwa. Rozumiesz, o co chodzi? Człowiek, który kocha, nie liczy kosztów. Jak kochasz Boga, rozumiesz? Jak kochasz Boga, to nie będziesz liczył kosztów, jeśli chodzi o oczyszczenie w ogóle z flashbacków starej natury twojej duszy. Bo to jest rzecz dla ciebie święta. Dla mnie moja dusza jest święta. Ja ze swoją duszą do nieba idę. Ja z tą duszą wszędzie jestem. Ja się z nią budzę i z nią idę spać. Rozumiecie, o co chodzi? Cały czas. Tam nie ma miejsca na fajans. Nie ma miejsca tam. Weź się, połóż dzisiaj spać. Zrób sobie w ogóle, zobacz, jak to fajnie działa. Połóż się spać, ale przy łóżku sobie postaw kosz na śmieci. Tylko taki pełen. I śpij. Ja ci życzę miłych snów. Rozumiesz? Prześpij się z tym. Zobacz, jak się kurcze śpi z brudem w duszy. Zobacz, jak twój wewnętrzny człowiek cierpi. Kiedy nie czyścisz. Zobacz. Na ciele fizycznym sobie to przytrenuj. Już miał sny? Wielu ludzi uważa, że ich duchowość to się kończy na doświadczeniu Bożej mocy. Absolutnie. Duchowość się zaczyna na doświadczeniu Bożej mocy. Potem tą Bożą moc wykorzystujemy do tego, żeby wyeliminować wszystkie flashbacki starej natury. Wszystko. Masz być kompletnie czysty.
Chcesz być człowiekiem przebudzenia? Zależy ci na konkretnej robocie w królestwie? Masz być kompletnie czysty. Inaczej będzie cię diabeł chwytał za twoje różne brudy duszy. On cię za nie chwyci. On cię właśnie za nie chwyci. Ja naprawdę dawno już nie rozmawiałem z szatanem. Dawno. Rozumiecie? Po prostu nie mamy o czym rozmawiać, nie mamy wspólnych tematów. On nie przychodzi do mnie, ja nie przychodzę do niego. Rozumiesz? Chciałbym, żeby każdy tak miał. Ja zacząłem działać zgodnie z Bożym schematem. Analizowałem, co jest z ciała, a co z ducha. Ja ciągle analizowałem. Ta walka zaczyna się od analizy. Cały czas musisz analizować. W ogóle naucz się tego. Dalej, wybierałem to, co jest z ducha. Bo w wyniku analizy mogłem wybierać. Aha, to jest. Co dalej? Dominowałem. Moja cielesność była przeciwko temu, więc co robiłem? Dominowałem. Cielesność się dominuje. Cielesności się o nic nie prosi, tylko się dominuje, dominuje. Rozumiecie? To jest dominacja. Z nią się nie rozmawia. Ją się dominuje. Analiza, wybieranie to, co Boże, dominacja. I dalej działanie zgodne z tym, co Duch powiedział. Nieważne, jakie towarzyszą temu emocje. Mogą różne. Różne mogą. Rozumiecie? Nieważne już jakie, a różne mogą, bo nie są jeszcze przyzwyczajone. Czy bolało? Oczywiście, że bolało. Czy się opłacało? Oczywiście, że się opłacało. Tamten czas nauczył mnie odpowiedzialności duchowej. W ogóle musisz być odpowiedzialny duchowo. Nikt za ciebie nie jest odpowiedzialny. Nikt za ciebie nie jest odpowiedzialny. Jakiegoś takiego gościa słyszałem, mówi, Bóg mnie zbawił, niech mnie prowadzi. Mistrz. Bóg go zbawił, niech go prowadzi. Rozumiesz? Bóg go zbawił, niech go prowadzi. Bóg cię zbawił dla ciebie, nie dla siebie. Co ty uważasz, że Bóg ma gram smalcu z ciebie? Co Bóg z ciebie ma? Albo ze mnie? Błagam cię. No, trochę pokory. Nic Bóg z nas nie ma. Kłopotów mu tylko naprzynosiliśmy jako rasa. No odpieprzaliśmy, człowieku, jeszcze trochę planetę wysadzimy. Jesteśmy blisko. On ją stworzył, my człowieku jesteśmy blisko, żeby ją wysadzić. Na razie otruliśmy pół planety. Rozumiesz, o co chodzi? Pewne zwierzęta tylko w zoo zobaczysz teraz. Rozumiesz, człowieku, koniec. Czy musisz modlić, żeby coś jeść? Rozumiesz, że się nie otruć? Takie, do tego stopnia, że jaki jesteśmy gatunek. Taka jest prawda o nas. Jesteśmy niszczycielskim gatunkiem, samoniszczącym się. W ogóle żadne stworzenia nie ma jakiejś tendencji do samozagłady oprócz rasy ludzkiej. Od początku to w ogóle się dzieje. Jakaś chora tendencja do samozagłady. Do czego my potrzebni Bogu? Rozumiesz? Dla ciebie zbawił ciebie. Zrobił ci przysługę, się to łaska nazywa. Zrobił ci... I teraz o co chodzi? Nie możesz powiedzieć, to me prof. Teraz jesteś odpowiedzialny za mnie. Jeszcze. No kurczę, no. Jeszcze odpowiedzialny za mnie jesteś. No nie jest odpowiedzialny za ciebie. Zrobił ci w ogóle miłą rzecz jakąś. Prezent. Moc ci dał. Władzy udzielił. No kurczę blade. Rozumiecie? Trzeba być odpowiedzialnym duchowo. Odpowiedzialnym. Nie można zostawić w sobie tych kropek różnych. Dusza nakrapiana. Ogarnięcie siebie dało mi mandat do skutecznego służenia innym. Chcesz służyć innym ludziom? Ogarnij duszę swoją. To jest mandat. Wtedy dostajesz mandat od Boga.
Ludzie przychodzą, mówią tak, ja jestem prorokiem, ja jestem apostołem, ja jestem w ogóle ewangelistą. Pastorze, czy byś na terapię mnie wziął? Ja cię wezmę na terapię. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Chodź, apostole, na terapię, tak? I będziemy rozmawiać. Najczęściej po terapii on mówi, ja już nie jestem apostołem. A kto jesteś? Janek. Co robisz, Janek? Czym się zajmujesz? Rządzę swoim życiem. Halleluja. Janek, jesteś wielki w królestwie. Jesteś wielki w królestwie, Janek. Bóg ci dał mandat teraz. Teraz dopiero masz mandat. Teraz, Janek, idź z tym mandatem i zobacz tam, kto ty jesteś. Teraz, Janek, zobacz, kto jesteś. Masz mandat. Tam masz, tam będziesz miał z tyłu drobnym drukiem napisane, kto ty jesteś. Na tym mandacie. Bo nareszcie ogarnąłeś kuwetę. Wtedy dostałem mandat. Rozumiesz? Zacząłem na niego zapracowywać. Zapracuj na swój mandat w królestwie. Czy to kogoś ominie? Nie, to nikogo nie ominie. W ogóle ludzie, konflikt jest. Konflikt jest. Od ciebie zależy, jak długo będzie trwał. Nie narzekaj na niego. Uznaj go jako czerwoną lampkę informacyjną. Rozumiesz, o co chodzi? I nie pozwól, żeby cokolwiek zostało ze starej natury w twojej duszy. Nic. Bo taki jest cel. Celem jest wybić to wszystko. Rozumiecie? Wybić to wszystko. To da ci też, przepraszam, potężną wolność osobistą. I niezależność od tego świata. No chyba tego w ogóle wszyscy chcemy. Chcemy chodzić w swobodzie, w wolności, chcemy służyć innym ludziom. Chcemy być skutecznymi ludźmi. To da ci też szczęście, normalne, codzienne szczęście. Wiecie, jak jest miło nie widzieć codziennie diabła? Jak to ładnie. Budzisz się, rozglądasz się, nie ma. Demony nie mówią nic do ciebie. Nic cię tam nie drapie w potylicę. Lęków nie ma, rozumiesz, o co chodzi. Nie ma myśli obsesyjnych. Wiesz, o co chodzi? Kurczę, nie patrzysz w lustro, mówisz, jaki ja jestem. Od razu patrzysz w lustro, skala leci do samej góry. Rozumiesz, o co chodzi? Mówisz, kurczę, jest fajnie, jest fajnie, jest fajnie. I łatwo zaczynasz służyć też. Łatwo się moc uwalnia. Ta uwalnianie mocy jest jakby takie. Gdzie tą łapkę przyłożysz, ta moc spłynie. Znaczy, to nie jest warte tego? Duch pożąda przeciwko ciału, a ciało przeciwko duchowi. A te są sobie przeciwne. Rozumiecie? Wykorzystajcie to na maksa. Amen. Amen. Amen.